Witam w ten piękny poranek. Jeszcze przedwakacyjny. Środa. 4:25 rano. No bo rano, no bo po południu jest 16. 4:25. Zobaczcie, pięknie. Słoneczko już wyszło. Słońce wyszło. No to jest lato właśnie, teraz są te najdłuższe dni. Zaraz to się wszystko niestety zmieni, zaczną się skracać, no ale taka jest kolej rzecz. Plus 20, 50 i jedziemy na włączenie się na 141 Dąbrowa Centrum. Kierunek Niemotowo. Wiczlino Niemotowo. Robimy 140 do dworca. Potem z dworca jedziemy, włączamy się z dworca PKP, włączamy się od przystanku na dworzec główny PKP Morska na linię W, brygada 6. I tam robimy jakieś 2,5 okrążenia. Potem linia 105, brygada 7, niecałe kółko w drodze powrotnej do Redłowa. Zmiana na Morskie, estakada i do domu. Także 12:40, bodajże 7, kończę pracę, także no, wcześniej zaczynam, wcześniej kończę, wiadomo, kolej rzeczy. Latem to jest co innego, bo to jest jasno, widno. Jak wstaje o 3:30, to już jest jasno, no ale to jest tylko tak krótki czas. To już tam niedługo strasznie wszystko znowu normalizować i będzie ciemno, no ale to już tam. Wiadomo, tak to jest. No i co, widzieliście, nie widzieliście? PKS ma tam Testera, Mercedesa Connecto, ale to pewnie raczej jako tam jest możliwość wypożyczenia, to sobie wypożyczają pewnie, bo raczej wątpię, żeby testowali Connectiaka gdzieś tam pod jakimś względem. No, dwóch wozów nie mają. Zanim wejdą te dwa wozy z 2006 roku te używki, no to jeszcze pewnie chwila, zanim tam je przemalują i uzbroją. Bo tam ten czas chociaż jeździ na J-ce, na linii J, brygada pierwsza. Właśnie to Connecto. Connecto jak Connecto, uboższy brat Cygaro. Tak to już jest. Zobaczcie, 4:30 trzeba się przed słońcem chować. Takie buty. To jest takie właśnie fajne, ciekawe wrażenie, jak właśnie jest już widno. Nie wiem, gdzieś tam w takiej średniej porze roku, no to mniej więcej godzina 7 rano. No już są ludzie, jakiś tam szczyt poranny, tak? A tu jeździsz 4, 5, 6. 6:30, no to tam powoli zaczyna się coś dziać, ale w zasadzie jeszcze pustawo, a ty już śmigasz w te wewkę. A jeszcze tego szczytu jako takiego nie ma i no takie uczucie dziwne, no nie wiem. No już bredzę. Także no w Gdańsku się zakończyły testy Nesobusa. Także tak to wygląda. Ciekawe jak to tam wypadło im. 10, 20, 52, 25.
Niegdyś fury, które jeździły niedzielę na Elze, sztandarowe wozy platynowej. No to już proszę, na nocki przeszły. To open air niedługo ciekawe, jak to tam wyjedzie z tych dziadków starych jeszcze. Wyjedzie tyle, ile będzie ludzi do obsady, więc to też tam jakoś, ja nie wiem. Zobaczymy. Na razie widzę, że nie są gdzieś tam jakoś wycofywane te wozy. No ale na miasto raczej. Może gdzieś tam część pójdzie na sprzedaż, nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Ale w Gdyni też się szykuje mała niespodzianka. W końcu filmu. Nie wiem na jak długo, nie wiem na jakich liniach. Mogę jedynie się domyślać, obstawiać. Tych co zwykle, pewnie jakieś 119. Zobaczymy, czas pokaże. A co to jest? Światło czerwone, nie pulsujące? 4:30. Z reguły było pulsujące jeszcze do tej 6 rano. No to ktoś wymyślił. Fajnie, co? Pusto jak. Ty człowieku stoisz. Nie lubię tego typowego XT4, bo to jest wkurzające. Mamy kogoś, mamy. Dobra, on też wsiada, na razie. Proszę, co na testy przyjechało do nas. Po Gdańsku, czy Gdynia? Dobrze, nie. No może, o, tam zobaczcie. Dobra, jedziemy. Pani z tyłu siedzi, a tam na silniku to nie słychać. Także jak widzieliście, niespodzianka. W postaci Nestopusa w Gdyni. Ciekawe na co, na jakie linie. Ja obstawiam 119 właśnie. Raczej te krótsze. Przez nas obsługiwane. No będzie się komponował razem z Ecitaro na tym dworcu morskim. Także zobaczymy. No ale to raczej chyba testują jako ciekawostkę. Wiadomo, no wodorowiec, także no. Gdzie? Gdyby to był Man czy Mercedes, to owszem, to może byłoby miasto zainteresowane, ale tak na razie. Gdynia wysoko mierzy, tak się. Bardziej markowe autobusy. No, z drugiej strony, no to jest też właśnie, mówię, no. Solbus też, tak? Zaczął jakoś tam gdzieś coś produkować. Robić, no ale to też się skończyło, jak wszyscy wiemy. Skończyło się, jak się skończyło. Tam ten cały Ursus, czy tam jak ma MZ Kutno, czy jakoś tak, tam nie wiem. Też były to polskie jakieś tam wynalazki. Ale już ich nie ma. Jeżdżą gdzieś tam jeszcze, ale one miały z polskich wozów, to chyba tylko wnętrze. Silniki, nie silniki, podzespoły, to wszystko było gdzieś tam już. Nie nasz. Więc jaki to polski autobus? No, Katownica może nasza. Wszyscy wiemy, jak się często gęsto to kończyło. Autobusy nie wytrzymywały. Tyle co Man czy Mercedes, tak? Czy chociażby Solaris. Solaris też jeżdżą kupę lat już. Także no oby coś tam, oby to wyszło, oby się udało, tak? No to niby grupa Polsat, więc telewizja robi autobusy, jak to mówią, nie no, kapitał gdzieś tam jest, tak wiadomo, dany, ale.
dajmy szansę, zobaczmy. Tylko, że mówię, no. Czy ktoś zaryzykuje dzisiaj w dobie, gdzie wszystko jest drogie, części drogie, to wodór jeszcze jest drogi. No to dosyć z fabryki, która no dopiero zaczęła, że tak powiem, to wszystko robić gdzieś tam nie wiadomo jak długo. No wytrzyma. Miejmy nadzieję, że się uda. Jak ludzie tam piszą, ale Solarisowi się udało, no troszkę inaczej. Zaczynał w innych czasach. Tam też był Neoplan, tak najpierw, także to też tam troszkę gdzieś. O, w końcu. Jedziemy dalej. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. A tam gdzieś policja daleko jedzie, ale policję możemy wymusić. Możemy ze mną zgonić. Czwarta 40. Jedziemy, policja nas goni. Uciekamy. 4.40, słońce świeci. No lubię, lubię to lato, mówię zupełnie inaczej. Jeszcze jak człowiek gdzieś wyskoczy poza miasto, na wakacyjki, na Mazury, to jest zupełnie inna bajka. Czwarta, wstajesz. Możesz wieczorem być zmęczony, nie wiem jak. W ilu procentach możesz być zmęczony wieczorem rano i tak człowiek zostaje rześki. Jest zupełnie inny świat. Także co to będzie? Spawiczlino. No tak sobie myślę czasami o straży. Ciekawe kiedy wyjedzie ten rotator kupiony za 4 miliony dla Gdańska. Kolowniko, dźwigo, podnośnik czy powie co jeszcze. Auto, orkiestra, rok prawie stoi. No to jest bubel, za 4 miliony bubel po prostu. No ale za państwowe pieniądze się łatwo kupuje. No mówię, kiedyś się zbiorę, tam gdzieś tam nagram sobie o straży pożarnej, o tej patologii. Odcinek, ale to jeszcze musi wszystko, mówię, potrząsnąć i obeschnąć. No i co, trzeba pomyśleć o jakimś Q&A. Ale to nie wiem, tam znać. Nie bardzo ja tam się orientuję w tym. Czy to pytania gdzieś tam w społeczności się zadaje. Czy po prostu w komentarzach pod filmem jakieś tam zobaczymy, nie wiem. Ja się na tym. Aż tak do końca nie znam. No ale pomyślimy o jakimś Q&A-u. Q&A-u. Pytania padają pod filmami, a nie zawsze jest czas, żeby na to odpisać. Te pytania padają, gdzie już odpowiedzi były gdzieś tam w filmach rzucone, tak różnych. Znaczy nie wszyscy są na bieżąco, nie wszyscy oglądają. Nie dziwię się. Mógłbyśmy się męczyć. Oglądając te filmy. No ale są mi tacy. Dobra. 4 minuty do odjazdu. Kartę przepisać, rozpisać i pozamienić. Na razie.
141. No dobra. Jak widzieliście, to pewnie widzieliście, co to dzisiaj śmiga. To są trzęsienia raz przestawione. 141,4 dzisiaj jeździ ten tester wodorowy, tym samym w sieci ZKM Gdynia. Chyba jeździ wszystko dzisiaj, co jest produkowane z jakimś tam napędem, tak? Nie tylko dieslowskim. Oprócz tego, że jeżdżą dzisiaj diesle, wiadomo, dzisiaj od lat. Oprócz tego, że jeżdżą diesle, jeżdżą jeszcze autobusy na gaz ziemny dzisiaj w sieci. Jeżdżą elektrobusy, jeżdżą trolejbusy, jeżdżą hybrydy w Rumi, tak, 2x85, many hybrydowe. I jeździ dzisiaj też autobus zasilany wodorem, także nie, tam LNG chyba nie ma, no to u nas, no bo no, nigdy nie było. Także wszystkie napędy dzisiaj w sieci ZKM Gdynia na trasie. A my jesteśmy w Mechelinkach. Zaraz wyjeżdżam w kierunku Gdyni i kończę pracę za 45 minut. Sezon letni w pełni, prawie nad morzem. Dobra, na razie.